Dzień dobry, mam pytanie. Co pani sądzi na temat tego dzisiejszego marszu w Białymstoku? Tego czy tego? Tego marszu tak zwanego równości. Wie pan co, powiem tak. Idę po środku. Nie jestem ani tutaj, ani tutaj. Wie pan dlaczego? Dlatego, że gdyby tu był Jezus teraz, to byłby po stronie uciśnionych. I niech pan uważnie popatrzy, po której stronie są ci uciśnieni. No to ja zapytam, po której stronie? Jak pan widzi? No chciałbym zapytać o pani opinię. Moim zdaniem to, co się dzieje po tej stronie, jest złe. Po prostu jest złe. A nie ma pani takiego wrażenia, że właśnie to, co się dzieje, tak jak powiedziała, po tej stronie, czyli po stronie kontrmanifestantów, jest takie przeświadczenie, że środowisko, które dzisiaj organizuje Proszę ten pana, marsz... dusza nie ma orientacji seksualnej. Nie mówię o tym, co innego chciałem panią nie zapytać. Rozumiem. Bo nie wiem, czy pani zna postulaty środowiska LGBT? Postulaty? Tak. O co walczy? Proszę pana, jakie postulaty? Postulaty, czyli to, co chcą wywalczyć. Jakie pan widzi te postulaty? No niejednokrotnie na transparentach można przeczytać. Sport i zdrowie. Tak. Natomiast chodzi mi... Transparent adopcji dzieci. Właśnie chciałem do tego przejść. Jeśli chodzi o adopcję dzieci, co czy adopcja dzieci jest zła? Przez pary homoseksualne. Chciałem o to zapytać. Aha, a przez jakie pary jest dobra? Pytam o adopcję przez pary homoseksualne z tego względu, że kiedy spojrzymy na statystyki, to pary homoseksualne pana, częściej dopuszczają Polsce, się Polsce, dzieci. Proszę pana, w Polsce większość dzieci, no może nie większość, ale ogromny procent dzieci wychowuje się w rodzinach, gdzie wychowują je pary jednopłciowe, mama i babcia. Są niewątpliwie takie rodziny. Natomiast tak jak pytam, jeśli chodzi o molestowanie przez pary homoseksualne dzieci, to co pani na to? Co? Nie spotkałam się z tym. Spotkałam się natomiast z ofiarami molestowania przez księży. Rozumiem, ale jeśli chodzi o te statystyki, jeszcze raz pani przytoczę. Dobrze, dziękuję za rozmowę.